weekend na koncercie. Rockowych wrażeń na koncercie życzy sponsor konkursu firma Franklin Zbigniew Druszcz z Miastka. No to czas, abyśmy zapytali Darka z Kamienia, czy chciałbyś wybrać nam fantastyczny koncert do Gdańska 30 września w Ergo Arenie The Legend of Rock Symphonic. Połączenie muzyki rockowej i muzyki symfonicznej. Halo Darku, dzień dobry. Dzień dobry, no pewnie, że chciałbym. To jest idealne połączenie wszystkiego, co lubię. Także fantastyczna sprawa. Słuchaj, to jeszcze mamy propozycję, żeby u twojego boku usiadła podczas tego muzycznego wydarzenia twoja żona. No to podwójne zaproszenie. No to podwójna radość dla mnie. Darku. Ona też jest fanką muzyki, także na pewno będzie przeszczęśliwa. Darek z Kamienia napisał do nas w sprawie właśnie tego koncertu i opisałeś nam piękną historię pewnej piosenki. No to ja tylko powiem, że twój ukochany zespół AC/DC także pojawi się w pewnym sensie na tym koncercie, bo jego utwory tego zespołu także są w programie tego koncertu. Połączenie muzyki rockowej, muzyki symfonicznej, wielkie przeboje Queenów, Led Zeppelin, Metallica, AC/DC, Nirvana i wielu innych rockowych gigantów w świetnym wykonaniu Kasi Kowalskiej, Marka Piekarczyka, Piotra Cugowskiego, cudownych muzyków rockowych, ale także właśnie orkiestry symfonicznej Filharmonii Śląskiej. To wszystko za 2 tygodnie w Gdańsku. Darku, no to teraz poproszę, abyś nam opowiedział o tej piosence, o tym numerze, który jest twoim rockowym number one. Napisałem do Radia Weekend o mojej fascynacji utworem, który już u ciebie leciutko pobrzmiewał. Chodzi o utwór Hell's Bells, piosenkę, która otwiera album Back in Black. Napisałem, że moją fascynację muzyką rockową rozpocząłem w roku 78. W 79 roku wyszła fantastyczna płyta AC/DC Highway to Hell. No i zespół był na szczycie i tu nagle gruchnęła tragiczna informacja, że Bon Scott zmarł tragicznie 19 lutego roku 1980. No świat się zawalił, ten mój młodzieńczy, moich muzycznych fascynacji, ale wiadomo, nic w świecie nie ma żadnej próżni i się okazało, że muzycy znaleźli nowego wokalistę. Chociaż Brian Johnson, to Angus Young, gitarzysta zespołu AC/DC, twierdzi, że to nie jest wokalista, tylko to jest facet, któremu walec drogowy najechał na stopę. Nieważne, sprawdził się w roli nowego frontmana. No i właśnie w lipcu, 25 lipca roku 80 ukazał się album Back in Black z nowym wokalistą. Cieszyłem się, że nie próbuję wchodzić w buty Bona Scotta, bo to byłoby niemożliwe. To był tak charyzmatyczny, wyjątkowy wokalista, że nie miałoby to najmniejszego sensu. Brian Johnson to jest facet zupełnie z innej bajki, ale muzyka AC/DC się obroniła i w tym wykonaniu. No i utwór, album zaczyna się właśnie od brzmienia tego dzwonu, który gdzieś nagrali, nie pamiętam, już w jakimś kościele w Szkocji czy w Anglii. I to też już później na koncertach, tak, to jest element sceny, jak AC/DC występuje, ten dzwon zawsze wisi i jak grają ten utwór, to opuszcza się na specjalnych linach i Brian Johnson z takim młotem kowalskim podchodzi i naparza ten dzwon, chociaż oczywiście brzmienie dzwonu jest taśm, bo to tylko taki gadżet sceniczny. No a propos taśm, Darku, bo my za chwileczkę ten dzwon jeszcze usłyszymy. Początek lat 80. my wtedy mogliśmy chyba marzyć o oryginalnych płytach winylowych. Z czego słuchałeś grupę AC/DC i innych krokowych gigantów? Też o tym pisałem. Wtedy to było polowanie. Mieliśmy ulubione audycje. Raz w tygodniu, w poniedziałek o 15.10. Pamiętam, jak ciepła muzyka młodych. Marek Kaszyński prowadził tę audycję. Już nieżyjący radiowiec i autor tekstu. I raz w tygodniu była porządna muzyka nadawana w stereo i była krótka zapowiedź, opowieść o tym, co jest. No i wtedy myśmy z magnetofonami ustawionymi na nagrywanie, magnetofonami szpulowymi,
pilnowali, no i zawsze była taka rywalizacja między nami w szkole, kto, co, komu się udało złapać, no i później się wymienialiśmy i zrywaliśmy sobie jeden od drugiego na te magnetofony szkulowe. No i tak właśnie w tej wersji miałem nagrane właśnie ten album Back in Black jako pierwszy, jeszcze pamiętam. Darku, ja jeszcze, bo tutaj czas nas goni, ja bym chciał jeszcze, żebyś powiedział o pewnej historii związanej z plażą w Kamieniu. I związanym z tym numerem, pewnym epizodem. Dokładnie. Zajmowałem się również oprawą muzyczną imprez sportowych i w Kamieniu na plaży często odbywały się turnieje, nawet rangi mistrzostw Polski i zawsze jak sprzęt już miałem cały podłączony, to jako nagranie testowe wiadomo co puszczałem, Hell's Bells. Przyjeżdżał do Kamienia taki sędzia z Torunia, i kiedyś właśnie opowiadał, jak wszyscy podeszli, żeby zawsze odbywa się odprawa i tak dalej, są ustalone pewne sprawy, i on tak się zamyślił i powiedział takie fantastyczne słowa, które pamiętam do dzisiaj. On mówi, no Kamień to jest niepowtarzalne miejsce. Mówi, jak z tych domków letniskowych schodzi się do jeziora, to piękne jezioro, te boiska ułożone tuż przed i mówi, i na dodatek jeszcze gra AC/DC, to on jest szczęśliwy w siódmym niebie, no mówi, jemu nic więcej nie potrzeba. No i To mi utkwiło w pamięci, tym bardziej, że Krzysiek, bo o nim mowa, zmarł młodo, mając 52 lata, miał problemy z sercem i niestety w roku 2018 zmarł, ale właśnie dlatego przez ten wątek osobisty to jest mój numer jeden, bo powiem ci szczerze, że do tego momentu to było numer dwa nagranie, bo tak naprawdę wcześniej to uwielbiałem Kupę Led Zeppelin i Hall Lotta Love, to był mój numer jeden. AC było na drugim miejscu, ale przez ten wątek osobisty, wspomnienie tego przyjaciela, wolę teraz ten utwór, no, wzbudza mnie większe emocje. Tak Krzysztof Petrowski z Torunia, mówisz o człowieku, który także był bardzo muzycznie przecież zaangażowany w punk rocka, w grupę, jak oni się nazywali? Bader Meinhof, właśnie. No co, no to ja po prostu wiem, że po pierwsze to podwójne zaproszenie na ten koncert trafia w dobre ręce, bawcie się dobrze razem z żoną. A po drugie wiem, że teraz musimy zagrać w całości ten numer, o którym tak pięknie nam opowiedziałeś, Hell's Bells, za moment w Weekend FM. No to niech to będzie taka dedykacja dla Krzysztofa, który przed laty przyjeżdżał nad jezioro Mohel, sędziował tam w tych sportowych rywalizacjach i teraz z właśnie taką dedykacją tę piosenkę w Weekend FM zagramy. Darku, wszystkiego dobrego i no, liczę na jakąś relację po koncercie w Gdańsku. Bardzo chętnie, bardzo dziękuję. Gratuluję, Darku, a innym słuchaczom proponuję, napiszcie do nas, zadzwońcie, opowiedzcie o swojej ulubionej rockowej piosence i wygrajcie zaproszenia na ten fantastyczny koncert. Weekend na koncercie. Rockowych wrażeń na koncercie życzy